dnia. Katarzyna Kosińska, witam bardzo serdecznie. Czas na audycję Gość Dnia, a dzisiaj w naszym studiu jest pani Joanna Potocka-Rak, starosta Ciechanowski. Dzień dobry, witam serdecznie. Witam panią, witam państwa. Oraz pan Stanisław Kęsik, wicestarosta Ciechanowski. Dzień dobry, witam Dzień państwa. Dzień dobry, witam państwa. Pierwszym tematem naszej rozmowy może edukacja, niech będzie. Teraz przed nauczycielami, przed dyrekcją szkół wielkie wyzwanie. Dwa roczniki pójdą do szkół średnich. Porozmawiajmy chwilę na temat tej edukacji i tego problemu, z którym muszą się zmierzyć. No rzeczywiście będzie to szczególnego rodzaju kumulacja, ale w starostwie myślimy o tym, tak, i podsuwamy tą myśl także państwu dyrektorom szkół naszych ponadpodstawowych. 12 grudnia odbyło się pierwsze spotkanie organizacyjne, gdzie przedstawiliśmy symulację taką, która obrazuje ewentualne ilości oddziałów i uczniów. Więc państwo dyrektorzy zostali zapoznani z tą symulacją, a pojutrze w piątek o godzinie 12 spotykamy się jeszcze raz i będziemy już przedstawiać bardzo zbliżone ilości uczniów i oddziałów do poszczególnych szkół, dlatego że Wydział Edukacji opracował specjalną ankietę i rozesłał do wszystkich szkół powiatu, gimnazjów i szkół podstawowych. I na podstawie tej ankiety będziemy już wiedzieli, kto będzie aplikował do liceum, kto do technikum, kto do szkoły branżowej, kto wybiera się poza teren naszego powiatu, bo i takie osoby są. No i oczywiście ewentualnie jeszcze ci, którzy przyjdą z innych powiatów do naszego powiatu, ale tu to jest jakiś procent, o którym nie wiemy. W każdym razie w piątek będą takie wstępne porozumienia pomiędzy organem prowadzącym a państwem dyrektorami, którzy no, w jakimś sensie się zobowiążą do pewnych czynności, bo to nie jest tylko opowiadanie o pewnym problemie, ale to jest także gro prac, które trzeba wykonać przed, żeby później nie było pytań takich, czy nie dwuzmianowość, czy może nie sobota. To są zadania bardzo poważne i chcemy, żeby tutaj ten proces przebiegał jak najbardziej gładko. Ale myślę, że dyrektorzy naszych szkół są doświadczonymi nie tylko nauczycielami, ale menedżerami, bo także i te elementy tu będą wchodziły w grę i sobie poradzą. Muszą sobie poradzić, tak powiem. Tak, przed audycją chwilę rozmawialiśmy, że tak naprawdę pójdą dwa roczniki i z dwóch różnych typów szkół, tak, prawda? Bo będzie i kończący gimnazjum. Po szkole podstawowej, tak. I po gimnazjum. Także i dwa różne dwoma programami, więc to jest taka troszeczkę zagadka, łamigłówka, która daje do myślenia. To jest dosyć nietypowa sytuacja. No i stąd nietypowe zachowania także organu prowadzącego, no i państwa dyrektorów. Do września jeszcze trochę czasu jest. Miejmy nadzieję, że... Już niektóre prace teraz trzeba robić. To oczywiście tak, żeby na wrzesień żeby wszystko zdążyć. Było gotowe zdążyć, oczywiście. To teraz może trochę zajmijmy się inwestycjami. Co ciekawego będzie się działo w powiecie ciechanowskim? Przede wszystkim przygotowujemy się teraz do prac remontowych na parterze budynku starostwa, czyli takiej inwestycji chyba najbardziej oczekiwanej przez mieszkańców całego powiatu. Dzisiaj jestem po spotkaniach z pracownią projektową, mamy już opracowaną wstępną koncepcję. Mamy kilka dni na to, żeby się z nią zapoznać, jeszcze przedyskutować z pracownikami, bo to oczywiście wymaga takich uzgodnień jeszcze wewnętrznych i mam nadzieję, że całość prac projektowych zostanie ukończona do połowy marca i wtedy będziemy mogli ogłosić postępowanie przetargowe, wyłonić wykonawcę i mam nadzieję, że ten koniec czerwca jest taką datą realną, kiedy te prace zostaną zrealizowane. To pozwoli nam przede wszystkim na usprawnienie pracy starostwa, to o czym sygnalizowałam wcześniej, to na czym nam zależy przede wszystkim zmniejszenie kolejek, jeżeli chodzi o Wydział Komunikacji i usprawnienie obsługi interesantów z naszego powiatu. To są te dwa główne cele. Myślę, że ten czerwiec jest taką datą realną. Oczywiście inwestycje w powiecie to nie tylko te związane z samym budynkiem, inwestycje niezwykle potrzebne, ale też patrzymy na inwestycje w powiecie w kontekście całego powiatu. Tutaj mam na myśli 9 gmin, które wchodzą w skład naszego powiatu ciechanowskiego, także tutaj też jestem w stałym kontakcie z wójtami. Wiem, jakie są potrzeby, przede wszystkim są to potrzeby w zakresie remontów i budowy dróg. Oczywiście wszystkich problemów w ciągu jednego roku nie rozwiążemy, ale też na inwestycje drogowe czy stricte drogowe musimy patrzeć trochę szerzej, dlatego też pojawiają się takie inicjatywy,
chociażby jak budowa ścieżki rowerowej czy ciągu pieszo-rowerowego między Ciechanowem a Gołodczyzną. Zależy nam na tym, żeby otworzyć też turystycznie i rekreacyjnie bardziej tamten region. Tam jest instytucja kultury. W tym roku też będzie zakończona inwestycja związana z przebudową drogi i budową ścieżki rowerowej do Opinogóry i to byłoby takie dobre spięcie komunikacyjne, jeżeli chodzi o nasze instytucje kultury na terenie powiatu. O tym musimy myśleć. Musimy się otwierać na powiat i w takim kontekście też planować inwestycje drogowe i takie zadania będą realizowane. Oczywiście mamy w planach też duże inwestycje drogowe, jak chociażby przebudowa ulicy Leśnej. To jest bardzo duża inwestycja długo wyczekiwana przez mieszkańców. Do niej też się już przygotowujemy, także mam nadzieję, że do połowy roku będziemy mieć dla Państwa, dla mieszkańców przede wszystkim okolic, bo chcemy zrealizować cały odcinek tej ulicy. Też chcemy, żeby tam była ścieżka rowerowa, tak, żeby ten nasz powiat otwierać, stwarzać warunki do rekreacji, do turystyki, do takiego odpoczynku na świeżym powietrzu, a tym samym zniechęcać do korzystania z wielośladów na korzyść jednośladów. Także tutaj musimy myśleć trochę szerzej. Także oczywiście szereg drobnych inwestycji drogowych, które są potrzebne i niezbędne, budowa chodników w gminach, oczywiście jakieś mniejsze inwestycje drogowe, to na pewno się też w tych planach znajdzie, ale takie te najważniejsze, myślę, że na początek to te, o których wspomniałam. My na pewno do tematu inwestycji jeszcze podczas naszych audycji będziemy powracać, a teraz trochę kulturą się zajmijmy. Za nami gala, czyli wielkie wydarzenie w Powiatowym Centrum Kultury i Sztuki. Podczas gali powiedziała Pani, że chciałaby trochę zmienić formułę. Na czym ta zmiana miałaby polegać? Wszyscy chyba zauważyli, że ta dotychczasowa formuła już się wyczerpała. Widz oczekuje czegoś innego. Przede wszystkim zależy nam na tym, żeby ta formuła była bardziej taka zwarta czasowo, żeby gala trwała krócej, żeby też był tam wprowadzony jakiś taki element zaskoczenia widza, żeby ta każda gala noworoczna była taką niespodzianką, a nie czymś, co jest już znane od wielu lat i tak naprawdę są te schematy powielane. Tutaj pan wicestarosta przez 10 lat był organizatorem gali, więc chyba najlepiej potrafi się w tej kwestii wypowiedzieć i zależy nam na tym, oczywiście ducha trzeba zachować, ale formułę zdecydowanie musimy zmienić i już na ten temat rozmawiamy, już mamy pierwsze wstępne uzgodnienia, także na pewno przyszłoroczna gala będzie inna niż tegoroczna i poprzednie. No właśnie, ten element zdziwienia, w ogóle zdziwienie to jest takie zdarzenie, czy taka figura duchowa, która towarzyszy każdej twórczości i twórcom. No właśnie troszeczkę tego zdziwienia na tej gali zabrakło. Ja rozumiem, że to była też gala w części poświęcona odzyskaniu niepodległości, więc niektóre programy już wcześniej były oglądane, tak? No chcieliśmy, czy pani dyrektor Domu Kultury chciała jeszcze raz pokazać, no ale one mają to do siebie, że są bardzo mocno refleksyjne, patriotyczne, ale niestety, jeśli chodzi o tempo, to każdą imprezę troszeczkę spowalniają. Ja organizowałem 10 gal, więc na te 10 gal, prawda, 3 były bardzo udane, 2 były dobre, a 3, 5 to, a 5 takich średnich. także też się proszę nie dziwić temu, to jest dosyć trudne zadanie, ale najważniejsze, że jest pomysł, a poza tym o minionym koncercie się mówi, tak? To znaczy, że on ten element pozytywny miał, że się mówi, tak? I coś się chce zmienić, to znaczy, że następna gala może być ciekawsza i tak to właściwie powinno być, że każda następna powinna być ciekawsza, z elementem zdziwienia i niespodzianką. I efekt wow będzie. Tak, ale też trzeba docenić pracę pracowników. Tak, i pani to jest dyrektor, ogromne i za wydarzenie. To chciałam też bardzo serdecznie podziękować, bo my teraz mówimy o zmianach, ale też trzeba docenić i uszanować tą pracę i ten wkład pracy, który został włożony w realizację i w przygotowanie tej gali. Także jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję, bo my wiemy, jak to wygląda z drugiej strony. Odczucia są różne, ale ja sobie zdaję sprawę, ile to kosztowało pracy, przygotowań, wyrzeczeń. Także jeszcze raz bardzo dziękuję. Bardzo łatwo usiąść i krytykować, ale jak się ogląda próby czasem przez pół roku do tego koncertu, więc to, tak jak pani starosta mówi, to jest ogromny wysiłek
I rzeczywiście podziękowania się należą pani dyrektor i pracownikom. Tak, takiego wydarzenia nie organizuje się w ciągu 2 tygodni, no tak, prawda? Tak, tylko to są to długie przygotowania, tak. Mhm. Teraz o feriach zimowych. Chciałabym, żebyśmy porozmawiali. Dzieci już na nie czekają z niecierpliwością. Od poniedziałku one się zaczynają. No i co ciekawego na te ferie przygotował powiat? Pierwszy raz w tym roku otwieramy się tak naprawdę na, nie tylko na miasto Ciechanów, ale przede wszystkim na cały powiat, jeżeli chodzi o organizację ferii. I mamy przygotowany scenariusz. Liczymy, że to będzie taka ciekawostka, niespodzianka, też coś innego, jeżeli chodzi o spędzenie wolnego czasu naszych dzieci, młodzieży, ale też dorosłych z powiatu. Realizujemy ferie z Gwiezdnymi Wojnami dla wszystkich sympatyków, fanów, niektórzy nawet fanatyków Gwiezdnych Wojen, bo tacy też się zdarzają. Serdecznie zapraszamy do naszej Biblioteki Powiatowej na ulicy Warszawskiej. Będą od 28 stycznia do 10 lutego. Będą ferie z Gwiezdnymi Wojnami. Tam będzie część warsztatowa, będzie część wystawiennicza. Przede wszystkim główną taką atrakcją będzie prezentacja modeli z Gwiezdnych Wojen. Modeli, które niektóre są opracowane jako jedyne na świecie. To fani Gwiezdnych Wojen będą mogli zobaczyć na przykład na żywo R2-D2 i zrobić sobie zdjęcie i wiele, wiele innych ciekawostek, a przede wszystkim będzie to możliwość spotkania bezpośredniego z ich twórcą i posłuchania i zobaczenia, jak wygląda praca nad tworzeniem tych modeli. I niezwykle interesujący człowiek, którego miałam okazję poznać kilka miesięcy temu, przy okazji przygotowań ekspozycji w Wieży Ciśnień, kontakt do tego pana otrzymałam od pana Wiktora Niedzickiego. To jest pan, który jest zapewne wszystkim znany, prowadzi program Laboratorium. Zainteresował mnie tym człowiekiem, mówił do mnie: pani prezydent, to jest tak ciekawa osoba, na różnych wystawach byłem, ale jego stoisko zawsze się cieszyło największym zainteresowaniem dzieci i młodzieży. I stąd wziął się ten pomysł, nawiązałam z nim kontakt, okazało się, że faktycznie przede wszystkim nie tylko ciekawy człowiek, ale fascynat Gwiezdnych Wojen, ale oczywiście to, co robi, to jest naprawdę unikatowe, to jest tak precyzyjne i misterne, a przede wszystkim modele, które on tworzy, są produkowane, jak on to mówi, ze śmieci i on jest takim przykładem pozytywnego recyklingu. Tak siebie przynajmniej nazywa. Także bardzo ciekawy człowiek, bardzo ciekawa osobowość, a przede wszystkim świetne modele. Tutaj duża zasługa współorganizatorów tych ferii, czyli Powiatowego Centrum Kultury i przede wszystkim naszej Powiatowej Biblioteki, za co też serdecznie dziękuję, bo w dosyć krótkim czasie musimy zorganizować 2 tygodnie, tak żeby dzieci się nie nudziły. Tutaj też panu wicestaroście chciałam podziękować, bo on to wszystko nadzoruje i koordynuje, także też sporo pracy jest w to włożone. Także myślę, że pani wicestarosto, wszystko będzie dobrze. No właśnie, ja, to jest pomysł oczywiście pani starosty, ale to jest też realizacja pewnego naszego programu, bo jak byliśmy pierwszy raz w radio, to mówiliśmy o tym, że chcemy, żeby powiat funkcjonował nieco inaczej, żeby nie zamykał się tylko nomen omen w tym szklanym budynku i realizował sprawy związane z pełnieniem władzy samorządowej, ale też, żeby był właśnie otwarty dla mieszkańców gmin, żeby mieszkańcy gmin czuli, że powiat myśli o nich, daje im ofertę. Jak pani starosta mówiła o tych ścieżkach rowerowych, to na gorąco taki mam pomysł, żeby tworzyć taki program rowerem przez powiat. Ekologicznie, bezpiecznie, no i ciekawie, dlatego że można się zatrzymać, porozmawiać z ludźmi, a samochodem jak się jedzie, niestety nie. Czyli tak na gorąco taki roboczy oczywiście program moglibyśmy realizować. Ile pomysłów, proszę bardzo, państwo. No właśnie, i tak się rodzą ad hoc. Dobrze, że program radiowy trwa tylko pół godziny. Ja jeszcze chciałabym do tych Gwiezdnych Wojen powrócić. Będzie także wystawa, prawda, poświęcona Polakom, którzy mieli swój wpływ na powstanie. Tak, zależy nam na tym, żeby nie tylko te ferie z Gwiezdnymi Wojnami miały taki wymiar rozrywkowy, ale też, żeby się pojawił tam element edukacji i takiej nauki. Mamy 100-lecie odzyskania niepodległości. Chcemy też przy okazji pokazać wielkich Polaków,
strażaków, często zapomnianych, i tak naprawdę nie zdajemy sobie często sprawy, jaki wpływ Polacy mieli na to, co się dzieje obecnie w technice, w fizyce, w chemii, a tak naprawdę wiele z przedmiotów, z których obecnie korzystamy, nie powstałoby, gdyby nie dokonania naszych wielkich zapomnianych. Chcemy pokazać dwunastkę takich nazwisk, nazwisk, które już, znaczy nie funkcjonują w takiej ogólnym obszarze i nie są może tak znane, ale też dobieraliśmy te nazwiska w taki sposób, że próbujemy też wywołać dyskusję, że gdyby nie ich wynalazki, czy powstałyby Gwiezdne Wojny. Na przykład mamy pana Mieczysława Beckera, twórcę pojazdu księżycowego. Czyli gdyby nie jego pomysł na stworzenie pojazdu księżycowego, czy pojazdy w Gwiezdnych Wojnach wyglądałyby tak, jak wyglądają. Mamy na przykład Abrahama Sterna, który był pierwszym wynalazcą kalkulatora i później maszyn liczących. I tak dalej, i tak dalej. Ale mamy też na przykład Maksymiliana Faktorowicza i to jest tak naprawdę postać chyba najbardziej znana kobietą, czyli popularny Max Faktor, który też był Polakiem, dostał Oscara za charakteryzację. On był w ogóle prekursorem, jeżeli chodzi o charakteryzację filmową. I tak naprawdę, gdyby nie on, nie wiemy, jak wyglądałaby charakteryzacja filmowa, bo on wynalazł podkłady kosmetyczne. Także masę różnych ciekawych rzeczy wymyślili Polacy. Często o tym nie wiemy. Dlatego zależy nam na tym, żeby ta wystawa miała też takie oczywiście ferie, czas odpoczynku, ale też połączone z edukacją i pokazanie tego, jak wielka jest myśl techniczna i nie tylko techniczna Polaków. I na te ferie oczywiście gorąco zapraszamy. W temacie kulturalnym pozostajemy 1 lutego, 20-lecie samorządów, 20-lecie także samorządu naszego powiatowego. Tak. No właśnie, chcieliśmy uhonorować te osoby, też biorąc pod uwagę wszystkie gminy naszego powiatu. Chcieliśmy uhonorować tych ludzi, którzy przez te 20 lat w samorządzie pełnili szczególną rolę. To nie jest łatwa praca i często wychodzi poza takie typowe ramy zachowań radnego, czy ludzi związanych bardzo mocno z samorządem. Ci ludzie często muszą się poświęcać w sensie takim, że i swój czas, czasem też środki, czasem muszą wysłuchiwać rzeczy, które są no, mało przyjemne. Rzadko się zdarza podziękowanie i stąd myślę, że ta idea, żeby właśnie tym ludziom podziękować. Ale oczywiście na rzecz samorządu nie pracują tylko sami samorządowcy. Pracują też ludzie z innych dziedzin, z dziedziny czy kultury, czy zdrowia, czy opieki społecznej. Bezpieczeństwa. Tak, bezpieczeństwa i to jest pewien taki system dobrej współpracy ludzi. Ja powiem tak, w kulturze to się mówi, że jak ktoś nie jest zwariowany, to nie może pracować w kulturze. Właśnie szukamy, znaleźliśmy już, tak, dzięki wskazaniu przez panów wójtów, znaleźliśmy po 2 osoby z każdej gminy i te osoby oczywiście też z terenu powiatu, w sensie, że my to jako powiat typowaliśmy. No i oczywiście instytucje, bo ludzie, ale także instytucje, które ze sobą współpracują, to jest ten właśnie, tak jak pani starosta powiedziała, system naczyń połączony, który powoduje, że dany samorząd jest sprawny i może służyć mieszkańcom. Bo taka jest główna rola służebna. I to 20-lecie 1 lutego. Tak, 1 lutego o godzinie 14 w Oranżerii Muzeum Romantyzmu chcemy pokazać też to, co się wydarzyło na terenie naszego powiatu przez 20 lat. Honorowym patronatem tej uroczystości, honorowy patronat objął pan marszałek Adam Struzik, także też będzie obecny na tej uroczystości. Zależy nam na tym, żeby te osoby, które miały szczególny wkład w rozwój naszego samorządu powiatowego, zostały docenione, żebyśmy im mogli podziękować. Oczywiście wszystkim nie zdołamy podziękować, bo to jest tylko jakiś wycinek oczywiście, jakieś reprezentacje osób z danej dziedziny, tak jak wspomniał pan starosta, ale chcemy, żeby ta uroczystość została zauważona, żeby ludzie, którzy angażują się przede wszystkim w czasie wolnym na rzecz społeczności lokalnej, żeby ta ich działalność została doceniona, zauważona, bo to jest bardzo ważne. I tu bardzo dziękuję za przybycie do naszego studia. Przypomnę, moimi gośćmi dzisiejszymi byli pani Joanna Potocka-Rak, starosta ciechanowski, oraz pan Stanisław Kęsik, wicestarosta ciechanowski. Bardzo państwu dziękuję za wizytę w studio. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy. Dziękuję bardzo.